Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło parę słów skierować do Państwa jeszcze przede wszystkim w momencie, kiedy jesteśmy na samym ukończeniu inwestycji 12,5 metra. To oczywiście wielka inwestycja, która ma przede wszystkim charakter portowy, rozwoju portów. Natomiast myślę, że również te mniejsze miejscowości, małe mariny, czy cała społeczność Pomorza Zachodniego, przede wszystkim mieszkająca nad zalewem, ma również mieć udział w tych inwestycjach. To miejsce, ten przepiękny widok, który widać za mną, jednoznacznie potwierdza, myślę, taką górnolotną chęć stworzenia czegoś, co może przypominać polskie Miami. Te tysiące wysp, tysiące rozlewisk, tych miejsc, które dzisiaj są niezagospodarowane, a które trzeba zagospodarować właśnie poprzez turystykę. Rozwój turystyki, ale właśnie poprzez inwestycje w zakresie infrastrukturalnym, budowy przede wszystkim małych domków z pomostami wyposażonymi w łodzie. Będziemy chcieli promować to rozwiązanie tak, aby każda gmina mogła uaktywnić ten obszar, a przede wszystkim, aby to stanowiło dla nich zastrzyk gospodarczy, właśnie żeby jednak ludzie, którzy jadą nad morze, przekierować tutaj. I ta oferta, którą chcielibyśmy stworzyć, ma za zadanie właśnie zatrzymanie ludzi nad Zalewem Szczecińskim. To też wiąże się, myślę, z całym procesem przebudowy portu w Świnoujściu, czyli nie tylko ciężkie przeładunki, nie tylko masówka, nie tylko kontenery, ale i myślę również biała flota. Ale nie taka biała flota tradycyjna. Myślę, że obszary statków wycieczkowych, które będą mogły zawijać do portu, a więc przebudowa zachodniego falochronu, przede wszystkim za mariną, tak aby stworzyć nabrzeże pasażerskie, waterfront, który będzie obsługiwał właśnie cały ruch pasażerski, wpisuje się w taki szeroki pomysł uaktywizowania właśnie Pomorza Zachodniego jako wspaniałej oferty turystycznej, które będzie uzupełnieniem dla rozwoju gospodarczego.